Oto idziemy do Jerozolimy. Taki właśnie tytuł Ojciec Święty Franciszek nadał tego rocznym rozważaniom wielkopostnym. Tytuł może być dla niejednego zaskoczeniem, bo on dosyć daleko odbiega od tych praktyk wielkopostnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. One na ogół mają miejsce w świątyniach, w kościołach, a tym razem wyruszamy w drogę. Przy tym Chrystus nie czyni żadnej różnicy, co apostołów i nas czeka w Jerozolimie. Oto idziemy do Jerozolimy, gdzie Syn Człowieczy będzie wydany w ręce kapłanów, uczonych w piśmie, pogan. Będzie wyśmiany, zeszpecony, krzyżowany, będzie umierał, ale jego droga nie kończy się na Kalwarii, tylko prowadzi nas do pustego grobu, gdzie mamy spotkać się ze zmartwychwstałym Panem. Jest to więc droga nadziei. Droga, która nadaje zupełnie nowy sens temu wszystkiemu, co będziemy przeżywali razem z Chrystusem. Towarzyszymy Jemu od samego początku, od Ogrójca, poprzez drogę krzyżową. Stajemy pod krzyżem razem z Matką Najświętszą i Świętym Janem. Ale nie poprzestajemy na tym. Nasza droga nie kończy się tylko rozczarowaniem, smutkiem, bólem. Prowadzi do pełni radości, do spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. Oczywiście droga wymaga wysiłku. Podnoszenia się zawsze od nowa, wysiłku kroczenia, trwania przy Chrystusie, ale także wpatrywania się w Niego, wsłuchiwania się w to, co do nas mówi, wsłuchiwania się w Jego słowa, ale także słowa Ewangelisty, a potem słowa anioła przy pustym grobie. I właśnie tutaj słyszymy najbardziej radosną i najbardziej niewiarygodną wiadomość. Nie szukajcie żyjącego wśród umarłych. Nie masz go tu. Powstał z martwych. Nigdy przedtem, ani potem, nikt nie usłyszał takiej wiadomości. Jest to wiadomość, która pochodzi z samego nieba. Jest to wiadomość, która jest fundamentem naszej wiary, bo wiara chrześcijańska zaczyna się właśnie od momentu zmartwychwstania, od momentu spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. I w świetle tej wiary patrzymy
na wszystko, czego dokonał Chrystus. I to nadaje temu, co czynił Chrystus, co czyni Chrystus dla nas, wymiar bardzo żywy, bezpośredni. Bo Chrystus rzeczywiście żyje. Żyje w Kościele, żyje we wspólnocie Kościoła, ale żyje także w nas. I nadal we wszystkich naszych trudnościach, przeciwnościach, we wszystkim tym, co przeżywamy, daje nam nową nadzieję i nowe światło, które płynie z wiary. A to nowe światło ukazuje nam nową perspektywę, której nie widzimy ludzkimi oczyma, bo ukazuje sens tego wszystkiego, czym jest życie, co przeżywamy w życiu. Okazuje sens tego, kim my jesteśmy, po co żyjemy, dokąd zdążamy. Ojciec Święty nie pomija naszych praktyk, którymi żyjemy w okresie Wielkiego Postu, mianowicie modlitwy, postu, wyrzeczenia, ofiary. One nadal są istotną częścią Wielkiego Postu i w tym względzie nic się nie zmieniło, bo modlitwa otwiera nas na perspektywę Boga. Modlitwa każe nam słuchać tego, co mówi Bóg do nas. Z kolei jałmużna otwiera nas na drugiego człowieka, bo nie można być otwartym na Boga i zamkniętym na drugiego człowieka. Poprzez drugiego człowieka trafiamy do Boga, a patrząc na Boga, dostrzegamy potrzebę i bliskość bliźniego, każdego, zwłaszcza potrzebującego człowieka. I wreszcie jałmużna. Jałmużna, która ukazuje, że zdolni jesteśmy do takich wyrzeczeń, ale z motywów nadprzyrodzonych, nie z interesownych, jakichś drugorzędnych motywów. Jednak jest jedna zasadnicza różnica. Modlitwa, post i jałmużna to są środki, to nie jest cel. Ojciec Święty ukazuje nam, że celem Wielkiego Postu jest wiara, nadzieja i miłość. Trzy boskie cnoty, trzy filary, na których stoi Kościół, na których zbudowana jest nasza wiara. Ksiądz prymas Wojciech Polak życzył sobie, żeby właśnie te trzy istotne momenty tego przesłania Ojca Świętego były przedmiotem naszego rozważania. Dla mnie przypadła w udziale nadzieja. Jest to dla mnie temat bardzo drogi, bardzo bliski. Nadzieja, która jest fundamentem każdego ludzkiego życia. Nie ma życia ludzkiego bez nadziei. Tam, gdzie nie ma nadziei, tam zaczyna się piekło. Wszystko staje się ciemnością.
staje się ciemnością nieprzeniknioną, której ludzki umysł nie potrafi przezwyciężyć. Nadzieja daje nowe światło, daje nową siłę. W Piśmie Świętym symbolem nadziei jest żywa woda. W krajach biblijnych jest to zrozumiałe bez żadnych wyjaśnień. U nas pewnie wymaga drobnego wyjaśnienia. Żywa woda jest symbolem wody źródlanej. Ale ta właśnie woda źródlana pozwala podtrzymać życie, zwłaszcza wtedy, kiedy grozi jemu śmierć z powodu braku wody, z powodu pragnienia, które nie może zostać zaspokojone. I Chrystus respektuje tę symbolikę. Stojąc na dziedzińcu świątynnym w Jerozolimie, w święto namiotów, kiedy czerpano wodę z sadzawki z Siloem i przynoszono na dziedziniec świątynny, Chrystus woła potężnym głosem: kto wierzy we mnie, niech przyjdzie i niech pije ze źródła wody żywej, którą ja wam dam. Źródło wody żywej to jest Duch Święty. Duch Święty, który ożywia. Duch Święty, który daje nowe życie. Duch Święty, który wskrzesił Chrystusa z martwych. I ten sam Duch Święty także nam daje nowe życie, zadatki tego nowego, prawdziwego życia, które nigdy się nie skończy w momencie Chrztu Świętego. Ojciec Święty nie prowadzi nas jednak prosto do grobu Pana Jezusa, pustego grobu, tylko prowadzi nas do spotkania Chrystusa z Samarytanką, gdzie tu toczy się przepiękny dialog właśnie na temat wody żywej. Kobieta w pobliżu Samarii przychodzi do studni Jakuba, źródlanej, by zaczerpnąć źródlanej wody. I to Chrystus zwraca się do niej o kubek wody. A ona się dziwi, to jak ty, będąc Żydem, ode mnie chcesz kubek wody? Chrystus natomiast myśli już o wodzie żywej, o Duchu Świętym i mówi do niej: gdybyś ty tak wiedziała, kim jest ten, który z tobą mówi. I rozpoczyna się bardzo piękny dialog. Chrystus mówi: woda, którą ja ci dam, to jest woda. Jeżeli raz się napijesz, to nigdy pragnąć nie będziesz. A ona mówi: Panie, to daj mi tej wody. I Chrystus wyjaśnia, że to jest woda, którą jest właśnie Duch Święty, nowe życie. A kiedy doświadczyła, że Chrystus zna jej osobiste życie, poznała, że spotkała się z Mesjaszem, z tym, który jest oczekiwaniem, który był oczekiwaniem Izraela. To było dla niej tak wspaniałe przeżycie, że zostawiła Chrystusa, poleciała do miasta i dzieliła się swoimi najbliższymi. Znalazłam Mesjasza, tego, o którym mówił Mojżesz i prorocy. Tego, który był wypełnieniem jej oczekiwań i nadziei. Oczekiwań nadziei,
za miłością, za pełnią prawdy, za bliskością, za życiem, które nigdy się nie skończy. I to pragnienie żyje w każdym z nas. Nie zawsze ono jest uświadomione. Ale od Samarytanki możemy się bardzo wiele nauczyć. Możemy najpierw się nauczyć dialogu z Bogiem, z Jezusem. Dialogu, który może być nawet rodzajem mieć znamię sporu. Chrystus się nie pogniewa, bo Chrystus po to przychodzi do nas, aby przynosić nam pełnię prawdy i pełnię życia. Ale drugi motyw, którego uczy nas Samarytanka, to jest gotowość dzielenia się z tym, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy od Boga. Nie zatrzymywać tego dla siebie. Co masz, człowiecze, czego byś nie otrzymał? Wszystko otrzymaliśmy od Boga. Życie, zdolności, ale także i prawdę o wiecznym życiu, którego zadatki nosimy w sobie od momentu Chrztu Świętego. A naszym zadaniem, naszym powołaniem jest ukazywać, że jesteśmy nowymi ludźmi. Nowymi ludźmi w tym znaczeniu, że umarł w nas stary, grzeszny człowiek. Ten człowiek oczywiście umiera przez całe życie, ale tak jak każde życie, rodzice o tym doskonale wiedzą, wymaga on ogromnego wysiłku, pielęgnacji, dojrzewania do pełni. I pełnią tego nowego życia jest nieco innego, a właśnie świętość, do której jesteśmy powołani. Jesteśmy więc świadomi tego, że otrzymaliśmy i otrzymujemy od Chrystusa nieskończony skarb. Skarb wody żywej, skarb Ducha Świętego, nowe tchnienie życia. A nowe tchnienie oznacza także nową, niezłomną nadzieję. Święty Piotr powie, otrzymaliśmy nową, niezłomną, prawdziwą nadzieję, taką nadzieję, która sięga poza grób, która nigdy za życia się nie kończy, która daje możliwość przetrwania nawet najtrudniejszych doświadczeń i która przypomina, że wszystko to, co zostaje przyjęte w Duchu Świętym jako wyraz gotowości wobec woli Bożej, to wszystko ma znamię trwałe, niezniszczalne. Każdy gest dobra, w którym dzielimy się, zwłaszcza z innymi, bezinteresownej miłości, pociechy, którą niesiemy drugiemu nieszczęśliwemu człowiekowi. Wszystko to jest dzieleniem się i ukazywaniem nadziei. Ojciec Święty w sposób bardzo prosty mówi, że nie potrzeba tu wielkich, nadzwyczajnych czynów. Trzeba być po prostu otwartym, życzliwym, dobrym człowiekiem, gotowym do dzielenia się tym wszystkim, co otrzymujemy, a każdego dnia otrzymujemy nowe łaski. Każdego dnia otrzymujemy nową pociechę. Każdego dnia otrzymujemy nowy Boży pokarm, aby nam nie zabrakło siły. Każdego dnia wsłuchujemy się w Słowo Boże, które jest
życiem. Słowo Boże, które niesie nową nadzieję. Otrzymując zatem nadzieję, otrzymując wodę żywą, mówi Ojciec Święty, kontynuujemy naszą drogę. Kontynuujemy tę bardzo specyficzną drogę, która jest drogą paschalną. Co to znaczy droga paschalna? To jest droga, która jest jak gdyby powtórzeniem tej drogi, którą przeszedł kiedyś, czy przebył historyczny Izrael z Egiptu do ziemi obiecanej, z niewoli do wolności, z oddalenia do wspólnoty. A dla nas nie tylko z oddalenia do wspólnoty z Jezusem i drugim człowiekiem, ale także przejścia ze śmierci do życia. I tego uczymy się właśnie stając u pustego grobu Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie słyszymy, raz jeszcze powtarzam, to najradośniejsze orędzie, które mógł kiedykolwiek usłyszeć człowiek. Nie szukajcie żyjącego wśród umarłych. Nie masz go tu. Powstał z martwych. Ale ciekawe, że właśnie w mocy Ducha Świętego także każdy z nas został wskrzeszony do tego nowego życia, którego zadatki nosimy po to, aby one w nas dojrzewało. Aby życie ludzkie nie było tylko starzeniem się, tylko aby życie ludzkie było dojrzewaniem. Dojrzewaniem do pełni. Dojrzewaniem do pełni na miarę samego Jezusa Chrystusa. Wraz z nadzieją otrzymujemy także gotowość, otrzymujemy także pojednanie. Kiedy staliśmy pod krzyżem, patrzyliśmy na otwarty bok Chrystusa, z którego wypłynęła krew i woda. Krew Eucharystia, woda Chrzest Święty. W Jego ranach zostaliśmy uleczeni. Dzięki Jego ranom zostaliśmy uleczeni z wszystkich naszych nie tyle chorób, ile zranień, które nosimy w sobie. I w każdej sytuacji ta właśnie niezłomna nadzieja i ta gotowość dzielenia się z innymi daje nam także duchową radość. I to taką radość, która nigdy nie będzie nam odjęta. Chrystus to nazywa, Chrystus zmartwychwstały, mówi, przynoszę wam moją radość, sprawdzoną radość. Chciałoby się powiedzieć, zweryfikowaną radość faktem mojego zmartwychwstania i powołania także was do tego samego życia, które nigdy się nie kończy. Droga, którą przebyliśmy, czy przebywamy w Chrystusie, i razem z Chrystusem w okresie Wielkiego Postu jest drogą paschalną. Wielką Sobotę będziemy przeżywali Noc Paschalną. Noc Paschalną, która jest nocą życia. Przeżywamy Noc Paschalną, którą Ojciec Święty nazwał również Nocą Braterstwa.
Ponieważ Chrystus umierał za wszystkich i dzieli się swoimi wielkimi skarbami, nie tylko z tymi, którzy poszli za Nim, uwierzyli Jemu, zawierzyli Jemu swoje życie, ale z wszystkimi. Z tymi, którzy stracili nadzieję, z tymi, którzy zwątpili, z tymi, którzy nie mają siły, aby się podnieść, dźwigać i kroczyć dalej, umierał za wszystkich. I dlatego Jego nadzieja, którą On przyniósł, jest nadzieją dla wszystkich ludzi. Dla wszystkich ludzi, którzy pragną czynić dobro i dzielić się z tym dobrem. Stajemy zatem przed grobem Pańskim, wsłuchujemy się w radosne wołanie Chrystusa i sami wyznajemy naszą wiarę, światło i moc Ducha Świętego. Duchu Święty Boże, umocnij naszą wiarę, utwierdź nas w naszej nadziei i rozgrzej nasze serca miłością, abyśmy jako ludzie paschalni mieli siłę kroczyć za Tobą i dzielić się z tymi, pośród których żyjemy, tymi wielkimi darami prawdy, miłości, szczęścia i prawdziwej nadziei, która nigdy nie będzie nam odjęta.